W codzienniku artystycznym dyptyk Wojciecha Cieśniewskiego zatytułowany Biała Róża z roku 2012. Obrazy są portretami rodzeństwa Niemców, którzy przeciwstawili się rządowi nazistów i założyli organizację studencką o nazwie Biała Róża. Ich opór sprowadził się do wydrukowania kilku ulotek, jednak złapani przez gestapo zostali osądzeni i tego samego dnia publicznie ścięci na gilotynie w Monachium. W chwili śmierci Hans Scholl miał 25 lat, a Sophie 22. Obraz Cieśniewskiego przypomina, że gdy domagamy się, by na nazistów mówić Niemcy, wyrządzamy krzywdę pamięci takich ludzi jak rodzeństwo Scholl. To także byli Niemcy. Ta etyka, no to jest to z jednej strony bezwzględna sprawa, a z drugiej strony jest to względna sprawa. Co jest dobrem, a co złym? I dla kogo? I w jakich okolicznościach? I gdzie jest ta granica? Nie? A co jest prawdą, a co nie?